Witajcie w 31. odcinku kursu na wnętrze. Z tej strony Agnieszka Pasieka-Adamek. Mam przyjemność prowadzić dla Was właśnie taki cykl. Prowadzę go już od roku. Mam nadzieję, że Wam się ten cykl podoba. Dzisiaj będę opowiadała Wam o polskich produktach, polskim designie, o projektantach, o sklepach, również o artystach, o których warto powiedzieć. Tych osób w Polsce, które tworzą, jest bardzo dużo. Uważam, że za mało jako Polacy cenimy właśnie polskich projektantów i też za mało o nich wiemy. Dlatego dzisiaj postanowiłam, że będę Wam o nich opowiadać. Mam nadzieję, że nikt... Dobry wieczór, Marto. Mam nadzieję, że nikt nie zostanie, nie poczuje się jak gdyby odrzucony, urażony, że go nie ma na tej liście. Ja naprawdę tą listę zrobiłam bardzo krótką. Pokażę tutaj tylko kilka przykładów, jak gdyby, gdzie możecie ten polski design i polskich artystów znaleźć. Jeżeli Wam się ten temat spodoba, piszcie do mnie tutaj pod tym filmikiem. Bardzo możliwe, że przygotuję dla Was nawet e-booka, gdzie będziecie mieli kilkanaście, może kilkadziesiąt sklepów i miejsc, gdzie będziecie mogli polski design znaleźć, ale to wszystko zależy od tego, czy Wam się to spodoba, czy udostępnicie to innym osobom i jakie duże będzie, słuchajcie, zainteresowanie. Także za chwileczkę Wam pokażę całą prezentację. Jeżeli macie jakieś pytania, oczywiście możecie je tutaj pod tym filmikiem zadawać w trakcie. Ja też postaram się na nie, na te wszystkie pytania odpowiedzieć. No i życzę Wam przyjemnego wieczoru, przyjemnej godziny ze mną. Także zaraz, słuchajcie, zaczynamy. Okej, dobra. Słuchajcie. Teraz tak, polskich projektantów jest bardzo dużo, tych sklepów z polskim designem również jest bardzo dużo. Ja zacznę od kilku, ale też chciałabym zwrócić Wam uwagę na to, żebyście jak wybieracie produkty, obojętnie czy to są lampy, czy to są meble, czy to są jakieś dodatki, skupiali się na tym, żeby sprawdzić, jakiej jakości są te produkty, i skąd one pochodzą. Jeżeli będziemy wspierać polskich projektantów, jeżeli będziemy stosować ich produkty, albo zupełnie nowe, albo przetworzone, dlatego że różne osoby w różny sposób działają, to wspieramy po prostu naszą, no nie chcę mówić gospodarkę, ale wspieramy po prostu ludzi, którzy są obok nas, dzięki temu oni mogą się rozwijać, mogą robić coraz fajniejsze rzeczy. Nie musimy wtedy kupować produktów, które są na przykład pochodzenia chińskiego, które są z różnego rodzaju niekoniecznie dobrej jakościowo materiałów. Więc naprawdę, słuchajcie, warto zwracać uwagę na to, skąd te produkty są. I wcale nie muszą to być produkty skandynawskie, gdzie ten design skandynawski jest bardzo popularny. U nas też jest bardzo dużo młodych ludzi kreatywnych i zdolnych, a dzięki temu, że będziecie wybierali takie produkty, projekty albo grafiki, będziecie mieli coś swojego i bardzo oryginalnego. A jednocześnie przyczyniacie się do tego, że Polacy będą coraz bardziej się rozwijać, będą mieli też pieniądze na to, żeby inwestować w swoje biznesy i żeby móc pokazywać nasze produkty, nasze wzornictwo za granicami kraju. Myślę, że warto wspierać polskie produkty. Także słuchajcie, zapraszam Was do oglądania. Zobaczcie, pierwszy sklep, ja tutaj będę klikała sobie w te linki. Ja przygotowałam dla Was taką prezentację, osoby, które udostępnią, będą mogły dostać tą prezentację, ona będzie później uzupełniona jeszcze o kilka dodatkowych namiarów, których dzisiaj pewnie nie pokażę. Zobaczcie, tu mamy sklep, w którym możecie znaleźć mnóstwo różnego rodzaju produktów. Nie wiem, czy znacie ten sklep, jak znacie, to dajcie mi znać, słuchajcie, w komentarzu, w którym są zarówno meble, i to zobaczcie, różnego rodzaju, i tapicerowane, i z drewna, ale są też rzeczy, które są ręcznie robione w jakichś małych manufakturach z detalami. Zobaczcie, lustra tutaj też się wyświetlają. Są też lampy i są dodatki. Ja oczywiście nie będę tutaj pokazywała wszystkiego, co możecie na sklepie meblosenka.pl znaleźć.
ale zachęcam Was do tego, żebyście właśnie tam zajrzeli. Zobaczcie, że kolory, zdjęcia, to wszystko, co tutaj oni prezentują, jest tak naprawdę zgodne z tym, co teraz jest bardzo modne, co jest bardzo popularne. Kolory są, zobaczcie, dopasowane do różnych aranżacji, które są też kolorami roku 2019. Więc jeżeli szukacie czegoś, co będzie bardzo świeże, pasujące jak gdyby do tych trendów, które teraz są, to na pewno tutaj dużo rzeczy znajdziecie i dlatego zachęciłabym Was do tego, żebyście sobie tutaj obejrzeli. I teraz tak, jeżeli wchodzicie na polskie sklepy z polskimi produktami, to możecie też znaleźć, ja nie wiem, czy tutaj taka sekcja jest, ale sekcję, jacy producenci są sprzedawani w danym sklepie. I po tych producentach też możecie prześledzić, jakie produkty oni mają. Bo często się spotykam z tym, że bardzo mało osób wie, że w Polsce i polskich produktów można dostać tak naprawdę wszystko. Możecie wyposażyć cały dom, tak jak jedziecie do IKEA i tam kupujecie wszystko tak naprawdę, co w domu jest potrzebne, oprócz chyba wanien. Wanien chyba nie mają i tam kilku jeszcze innych rzeczy. To tutaj w polskich produktach naprawdę możecie wyposażyć cały dom. We wszystko. I naprawdę zrobić to bardzo oryginalnie, niepowtarzalnie. Niektóre produkty to są pojedyncze elementy, których nie możecie kupić w większych seriach, więc zachęcam Was do tego, żebyście po prostu tutaj sobie zaglądali. Ja tylko sprawdzę. Coś mi tutaj nie działa tak, jakbym chciała, żeby mi działało. Ok. Ja tylko sprawdzę, czy Wy nie macie jakichś tutaj pytań i już wracam. Cześć Justyno, cześć Marto. Justyna, widzicie, Justyna też tutaj się pojawiła. Justyna też jest artystą, też tworzy różnego rodzaju fajne rzeczy. Justyna, jakbyś mogła też wkleić link do siebie, przy okazji inne osoby będą mogły zobaczyć, co robisz. Ty robisz drobniejsze rzeczy, takie bardziej dodatki, ale fajnie by było, żeby osoby, które są na tym live'ie, mogły to zobaczyć. Także jakbyś mogła, to bym Cię prosiła, żebyś też wkleiła. Drugie miejsce, zobaczcie, już jak sama nazwa wood sugeruje, będzie tutaj coś z drewnem. Już mi się wczytuje ta strona, zaraz zobaczymy. Mam nadzieję, że wszystko będzie ok. Wood Republic, zobaczcie, .eu. I takie rzeczy możecie dostać. Nie wiem, czy znacie ten sklep, jeżeli nie, to zajrzyjcie. Dużo mebli ze sklejki. Fajne, ciekawe wzornictwo, dużo możliwości zabawy też z kolorami, są elementy mniejsze, większe, zobaczcie, są rzeczy też dla dziecka. Jeżeli chcecie jakieś mieć elementy, które nie są plastikowe, są właśnie z naturalnych materiałów, to zobaczcie, na przykład ta zabawka, którą tutaj można postawić, jest bardzo fajna, bardzo kreatywna, dużo rzeczy można z tego zrobić, ale też różnego rodzaju meblościanki, które kojarzą nam się z latami przeszłymi. Tu mamy artystów, którzy to tworzą i możecie zobaczyć, jakie produkty i w jakiej cenie też są. Ja Wam tutaj też jest sekcja blogu, ale pokażę Wam jeszcze w sklepie, żebyście zobaczyli. Wszystko jest ręcznie robione i naprawdę tych produktów jest dużo. Są biurka, są stoliki kawowe, szafki pod telewizor. Bardzo fajne produkty. One się wpisują też w kilka stylów, także naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie. Nie wiem, dlaczego dzisiaj mi ten internet tak zwalnia, ale będziecie mogli zajrzeć. Dużo polskich artystów też ma bardzo fajne, słuchajcie, Instagramy, więc jeżeli chcecie zobaczyć albo być na bieżąco i nawet dana osoba nie ma sklepu i nie można czegoś szybko kupić, to na pewno na Instagramie jest to bardziej, że tak powiem, rozkręcone i tam będziecie mieli na bieżąco informacje dotyczące elementów, które się będą pojawiały. Zobaczcie, fajne kolory, fajne formy. Zachęcam Was, żebyście zobaczyli, zobaczcie, kreatywne ścianki. Naprawdę dużo tutaj ciekawych rzeczy się znajdzie. Nawet mają, zobaczcie, hashtagi, pod którymi można ich znaleźć. Także jak możecie, to zajrzyjcie tutaj i zobaczcie, co ciekawego oni robią. Pokażę Wam kolejną firmę. Ja już mam chyba ją tutaj odpaloną.
Dobra. To też jest sklep. Tutaj macie meble, które oni od jakiegoś czasu zaczęli produkować. Ja nie pamiętam dokładnie całej historii, trochę tutaj posiedziałam, poczytałam, zachęcam Was, żebyście zobaczyli, ale to są bardzo proste meble i one są dosyć kolorowe, czyli mamy połączenie drewna i część tego drewna jest pomalowana, także jeżeli szukacie jakichś takich rzeczy z kolorem, biurek, stolików fajnych kawowych, różnych, zobaczcie, takich sekretarzyków albo toaletkę i tak dalej, to tutaj właśnie sobie możecie na tej stronie znaleźć, jak wpiszecie rakaba.pl. Tutaj widzę, że nawet dostali jakąś nagrodę za to łóżko, zobaczcie. Bardzo fajne, w prostej formie. Także zajrzyjcie tutaj koniecznie, zobaczcie, jakie rzeczy są tutaj zrobione. Widzę, że dla dzieci też są elementy ciekawe. I tutaj możecie chyba personalizować niektóre produkty. Też sprawdźcie, czy na przykład jak będziecie chcieli mieć jakiś kolor, zobaczcie, stoliki kawowe w żółtym kolorze. To bardzo możliwe, że będziecie mogli sobie coś takiego kupić. Na Instagramie pisze mi Michalina, że nie widać podglądu. Michalina, wiem, że nie widać. Ja prowadzę streaming i robię wszystko, co pokazuję, robię właśnie na moim fanpage'u małpa.projektywnętrz.ato.ato na Facebooku. Także zapraszam Ciebie tam i tam co wtorek o 20 prowadzę właśnie live. Dzisiaj jest 31 odcinek i tam można wszystko, słuchajcie, zobaczyć. Czwarta pozycja, już Wam tutaj odpalam. Niedawno znalazłam ten sklep. Jestem ciekawa, czy w ogóle go znacie. O, udało się. Słuchajcie, to jest polski producent lamp. I teraz takie kształty, które tutaj widzicie tych lamp, zobaczcie, te lampy są, te kolekcje są bardzo spójne stylistycznie. One są bardzo teraz popularne. Jeżeli chcecie wspierać polskich projektantów, sklepy, producentów, to zobaczcie, macie okazję. To jest bardzo, bardzo popularne teraz kolory. Widziałam ileś aranżacji z tym, naprawdę fajnie te lampy wyglądają. Są w bardzo dobrej, przystępnej cenie. Zobaczcie, znajdziecie ich na Facebooku, na Pinterestie i na Instagramie. Jak wpiszecie umo.przez2m.pl, to właśnie znajdziecie ich tutaj. No i zobaczcie, na Instagramie też macie pełno przykładów. Byłam na targach Warsaw Home, nie widziałam stoiska. Może jak będzie teraz w tym roku, to jeżeli będą, to bardzo chętnie też bym ich odwiedziła. Bardzo fajne lampy. Także polecam, żeby tutaj zajrzeć. Ja tylko tutaj do Was zajrzę. Witaj, Dagmaro. Dagmara pewnie będzie wiedziała więcej. Słuchajcie, miałam live'a z Dagmarą Jakubczak, która zajmuje się trendami, jest specjalistką od trendów. Odwiedza chyba wszystkie albo większość targów tutaj w Europie i też pewnie podróżuje i dalej. Ona naprawdę dużo na ten temat wie. Zachęcam też, żebyście zajrzeli do jej kanału Akademia Dagmary, żebyście sobie zobaczyli. Dziękuję, Dagmaro, za udostępnienie. Justyna, dzięki za miłe słowa. Wklejam link do swojej stronki z moimi grafikami i przedmiotami. Jest tam prezentacja, sklep i ciekawostki. Zapraszam do oglądania. No właśnie, możecie też wejść do Justyny, zobaczyć, co Justyna też robi. Cześć, Agnieszko. Czy znacie w ogóle te sklepy, o których mówiłam? Czyli to Ummo z lampami, Wood Republic, meblo.scenka.pl. Dajcie mi znać w komentarzach, jestem bardzo ciekawa. Jestem bardzo ciekawa, czy znacie. Ok, teraz coś kolorowego Wam pokażę. Teraz coś kolorowego, zobaczcie. Tutaj mamy polskich artystów zebranych w jednym miejscu, którzy robią bardzo fajne plakaty. Plakaty, jak widzicie, nie są drogie, są w różnej stylistyce, fajna kolorystyka, no oczywiście bardzo różnorodna.
I naprawdę, jeżeli szukacie czegoś oryginalnego, nie chcecie jakichś podróbek, kopii, kupować czegoś, co ma małą wartość, to tutaj możecie właśnie znaleźć polskich artystów, którzy tworzą bardzo fajne rzeczy. Właśnie tutaj Wam zeskroluję. Wystarczy wejść na tą stronę. Widzicie? Bardzo, bardzo różnorodne. Macie też podział na kategorie artystów, czyli jeżeli chcecie w danej stylistyce kupić grafikę, plakat, to będziecie mogli to zrobić wpisując nazwisko autora. I jest tego naprawdę całkiem sporo. Ja tutaj wykorzystywałam w jednym z projektów grafiki Magdaleny Pankiewicz. Ona ma takie serie na basenie, na plaży, bardzo fajne, fajna gama kolorystyczna, ale też kilka innych, już teraz nie pamiętam które. Warto tutaj wejść i zobaczyć, co możecie na tej stronie znaleźć. Są też plakaty, zobaczcie, dla dzieci, może ja Wam kliknę i pokażę. W ogóle przyjemnie się ogląda takie rzeczy, a jak jeszcze wiemy, że są to przedmioty, elementy robione przez Polaków, to już w ogóle serce rośnie. Zobaczcie, jakie fajne rzeczy. Naprawdę coś innego, coś ciekawego, coś, co może odmienić Wasze wnętrza. Trochę tego jest, nie? Marta pisze, że bardzo lubi stronę z grafikami i zna. Joanna pisze... Oj, bo mi tutaj... Polecam sklep Kolorowe Kable. Można tam kupić m.in. lampy UMO. No widzicie, czyli w Kolorowych Kablach można też kupić. Joanna, jakbyś mogła dać link, byłoby fajnie. W ogóle, jeżeli macie fajne takie sklepy z polskimi produktami, to jak najbardziej tutaj podlinkujcie, bo dzięki temu więcej osób się o nich też dowie. Także jak najbardziej, słuchajcie, zachęcam do tego, żebyście je pokazywali. Dobrze. Teraz jedna z moich ulubionych polskich marek. Hejka, która robi pościele. Już Wam to pokazuję. Zobaczcie, oni mają stronę fonka.store, teraz jestem na tej stronie. Mają z dobrej jakości bawełny, poszewki na poduszki, pościele, ale też obrusy, podkładki, bieżniki i różnego rodzaju elementy, które imitują naturę. Czyli trawę, piasek, siano, niebo. Mi w ogóle strasznie się podoba to niebo północne. Przepiękna pościel i tak dalej. Spotykam się z takimi opiniami, jak rozmawiam... Jeszcze prześcieradła, zobaczcie, są. Spotykam się z takimi opiniami, że to jest dosyć drogi produkt, ale jakbyście prześledzili, z czego on jest zrobiony i jak to jest zrobione, to naprawdę to nie wychodzi tak drogo. Nawet jeżeli byście zlecili taki nadruk, czyli wymyślicie sobie nadruk, powiedzmy, że na przykład wody sfotografowanej od góry na tkaninie bawełnianej i chcielibyście to zamówić, przysłać do domu, później zlecić komuś, żeby ktoś to oprzył i też nie macie pewności, czy ta jakość na druku będzie taka, że to wszystko za chwileczkę na przykład przy praniu zniknie, to wychodzi też naprawdę sporo pieniędzy. Mi wychodziło prawie bardzo podobna kwota, bo ja szukałam takich wzorów do tkanin, akurat do ubrań i sprawdzałam to, więc naprawdę moim zdaniem jest to dobra cena co do jakości i do fajnego wzornictwa i designu. I zachęcam Was do tego, żebyście zobaczyli, obejrzeli sobie dokładnie tą stronę. Ja wiem, że dużo sklepów sprzedaje te produkty. Naprawdę są przyjemne. Ja widziałam je w dotyku. Ja widziałam te produkty na targach. Właśnie między innymi chyba na Warsaw Home widziałam je. Ale też są w Poznaniu w sklepie... żebym teraz nie pomyliła, polski design, Polish Design, chyba coś takiego. Tam było bardzo dużo fajnych polskich produktów, o których pewnie dzisiaj nie zdążę wszystkich powiedzieć, ale mam nadzieję, że przygotuję dla Was jeszcze więcej tego materiału później. Dlatego koniecznie zobaczcie, jeżeli macie okazję, dotknijcie na żywo, bo naprawdę fajnie to wygląda, a to niebo północne no jest po prostu takie urocze, że no bardzo mi się to podoba. Fajne elementy, fajne w dotyku i zasypianie w takiej pościeli, naprawdę to musi być przyjemność. To tak to wygląda, zobaczcie, to jest taki
na druk. Dziękuję Joanno za link. kolorowekable.pl. Chciałam na końcu o tym powiedzieć, ale jak już tutaj pokazałaś, to za chwileczkę też to pokażę. Czy mnie słychać? Mam nadzieję, że mnie słychać. Coś tutaj nacisnęłam. Ok. Zobaczcie, tutaj Joanna podlinkowała kolorowe kable. Ja z kolorowych kabli robiłam kiedyś całą kamienicę w Poznaniu. Tam mieliśmy jakiś ograniczony budżet i właśnie różne fajne lampy od nich miałam. Ostatnio widziałam właśnie tego rodzaju lampy z drewna, malowane w różnych kolorach. One bardzo fajnie wyglądały. Czy tu jest więcej tych lamp? Jakiś jeden rodzaj bym chciała pokazać, ale nie widzę teraz go w takim drewnianym wykończeniu. O, zobaczcie, tutaj lampy też są UMO. Także znajdziecie je. Tu są żarówki dekoracyjne, ale takie były bardzo fajne drewniane lampy. Nie wiem, czy tutaj... Ale to może innym razem sobie jeszcze wejdę i zobaczymy. Teraz słuchajcie, Mozaika. Czy wy znacie tą firmę, która w nazwie ma trufle? Takie malutkie, drobne mozaiki. Kto zna? Jestem ciekawa z was. Teraz zobaczę, czy ja mam już ją gdzieś tutaj odpaloną. Kurczę, nie mam jej. Uciekło mi. Niedobrze. Zaraz wam pokażę. Możecie sobie zrobić dowolny wzór. Ja wiem, że mozaiki nie są tanie. Ogólnie mozaiki są drogie, ale tutaj macie coś niesamowitego, bo tych kolorów macie bardzo dużo i możecie sobie dany wzór, który zaprojektujecie, zrobić właśnie w mozaice. I teraz właśnie pokazuję te aranżacje. Zobaczcie. Te kwadraciki są bardzo małe, ale można zrobić przeróżne rzeczy. Gdzieś widziałam tutaj cenę za metr kwadrat. Teraz nie pamiętam, czy to się zaczynało od 400, ale teraz nie chcę pomylić. Zobaczcie, mogą być to zdjęcia, mogą być to takie elementy bardziej abstrakcyjne. Ja tutaj wejdę w inspirację, może będzie więcej. Zobaczcie, paski, szersze, węższe, czyli coś bardzo oryginalnego. I jak szukacie czegoś niepowtarzalnego, to właśnie tutaj znajdziecie. Oni przysyłają takie małe puszki z próbkami kolorystycznymi, więc można sobie ułożyć, dobrać i zaprojektować jakiś wzór, zobaczyć, jak te kolory na żywo też wyglądają i coś niesamowitego sobie zrobić. I niekoniecznie musi to być w kuchni, pomiędzy szafkami, niekoniecznie musi być to w łazience. Zobaczcie, może być to też korytarz, albo salon, albo jakieś inne pomieszczenie i bardzo fajnie to wygląda. Marta pisze, w temacie lamp polecam lampy z drewna.pl. No okej, zobaczymy też sobie. Piękne wykończenie. Cześć Olu, witaj. Kolejna rzecz, kolejna marka, z której też korzystałam już kilka razy, to są panele tapicerowane, które mogą być akustyczne. Teraz ta firma się już bardzo rozrosła, widocznie jest duże zapotrzebowanie. Są też panele do biur, panele, które mają różne parametry, na przykład zobaczcie, tu są panele z izolacją dźwiękową, ale też są trudno zapalne. Jak ja brałam produkty od nich, nie mieli jeszcze chyba wszystkich certyfikatów i wszystkich możliwości, ale była bardzo duża gama kolorów. Mam te próbniki też u siebie, więc to jest bardzo przyjemne w dotyku. W realizacji, w których robiłam, to naprawdę przemiłe. No, chciałoby się po prostu do tej ściany przytulać. I żadna wizualizacja, żadne zdjęcie tego nie odda. Więc jeżeli chcielibyście mieć jakiś element, który będzie dekoracyjny, a jednocześnie będzie Wam wygłuszał ścianę, na przykład od sąsiadów, chcecie się zabezpieczyć, albo macie jakieś domowe biuro i potrzebujecie ciszy, to ten panel jest naprawdę bardzo przydatny. Mają tak dużo kolorów i tak dużo wzorów, że możecie przeróżne rzeczy znaleźć. Zobaczcie, tutaj są przykłady
paneli, które wyglądają trochę jak obrazy. Tą kolorystykę oczywiście można dobrać i zmienić. Także naprawdę no, duży wybór jest. Właśnie nie wiem, czy nie pomyliłam ceny za metr kwadrat fuflo z mozaiką. Wydaje mi się, że ta mozaika jest droższa, ale teraz już dokładnie nie pamiętam. Ale naprawdę warto, chociaż w jakimś fragmencie mozaikę, o której przed chwileczką mówiłam, wykorzystać. I tutaj też macie piękne wzornictwo, piękne kolory i cudowny materiał, który jest flokowany i ten flok jest tak przyjemny w dotyku. No, nie jestem w stanie tego pokazać, ale naprawdę świetne uczucie. Jeżeli będziecie mieli okazję być na targach gdzieś, gdzie Flufo, ja chyba źle powiedziałam, tak? Flufo pokazuje swoje produkty, to naprawdę dotknijcie, zobaczcie, jakie to jest przyjemne i jakie fajne rzeczy można, słuchajcie, z tego zrobić. Magdalena tutaj wysłała link. Kolorowekable.pl mają również lampy. Aha, lampy tutaj dałaś do pokazania. Dobra, dobra, dobra. Już zaraz pokażemy. Fajnie, dzięki. Zobaczcie. Od razu można z nimi porozmawiać. Tutaj już mi wyskoczył jakiś wiadomość na Messengerze. Zobaczcie, tu macie drewniane lampy w różnym wykończeniu. Tylko sprawdzę, czy widzicie mnie. Ok, widzicie. Trochę tego jest i są różne kolory, czyli takie, o zobaczcie, żółty kolor, a to idealne byłoby tutaj pod moją markę. Bardzo fajne rzeczy. Te lampy bardzo lubię. Zobaczcie, jakie są urocze. Naprawdę w różnych miejscach mogłyby być, nie tylko w sypialni. Jak na nie najeżdżam, to niestety znikają, ale troszeczkę tu z boku, zobaczcie. Bardzo fajny kształt, obły, ale te w szkle też są bardzo fajne, ciekawe. Ładnie komponują się z materiałami z naturalnego drewna, albo tutaj zobaczcie, z tą donicą taką ratanową. Dziękuję za link. Super. Super. Dobra. Ok. Słuchajcie, kolejne fajne lampy. Ja tą markę kojarzę już od samych początków, jak projektowałam, a zajmuję się projektowaniem 12 lat. Puff Buff. Są to lampy dmuchane, które zawsze mi się kojarzyły właśnie z takim kołem do pływania albo z pływaczkami. Czyli takimi elementami, z którymi spotykamy się od dziecka, od małego. Oni dopracowali jak gdyby wykorzystanie możliwości dmuchania i materiału tworzywa, z którego robią do perfekcji i robią niesamowite rzeczy. Zobaczcie, są różnego rodzaju żyrandole, które wyglądają tak jakby były kryształowe, są elementy, które mogą być multiplikowalne, czyli mogą być bardzo długie te lampy, ale naprawdę, słuchajcie, robią fajne wrażenie. Zobaczcie. Można produkty Puff Buff kupić w wielu sklepach, więc jak wpiszecie sobie nazwę, to wyskoczy Wam tych lamp bardzo dużo. Tutaj, o, zobaczcie, jak fajnie wyglądają te czarne, dmuchane lampy. Wiem, że oni sprzedają te lampy na całym świecie. I ta marka jest dosyć rozpoznawalna już na całym świecie, a są to wszystko polskie produkty, więc jeżeli o tym nie wiedzieliście, to dzisiaj się ode mnie dowiedzieliście. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba. Zobaczcie. Ja dużo tych produktów widziałam na żywo przez wiele lat, jak ich obserwuję właśnie na targach, więc można było zobaczyć, dotknąć. No naprawdę bardzo fajne, oryginalne rzeczy. Kolejny przykład. Nie wiem, tu Was troszkę zaskoczę. Ja to nazwałam neony, ale to nie są neony, tylko ledony. To są ledony. I jak lubicie w ogóle różnego rodzaju napisy, lubicie się wyróżnić, lubicie coś oryginalnego i chcielibyście mieć fajny cytat, niekoniecznie w ramce, to właśnie ta firma, żebym tylko nie pomyliła, Tworczowo, tak?
twórczowo, oczywiście bez u, twórczowo.pl, jak wpiszecie twórczowo.pl, to znajdziecie. I zobaczcie, jakie oni mają fajne rzeczy. Są tutaj gotowe napisy, na przykład chyba śnisz albo relaks, ale z tego, co oglądałam tutaj i na Facebooku, to możecie sobie zaprojektować jak gdyby napis, tak? Możecie podać, jaki chcielibyście mieć. Oni mają bardzo fajne zdjęcia na social mediach, takie dosyć zabawne, przyciągające uwagę, więc na pewno możecie takimi ledonami się wyróżnić. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Wejdę do sklepu, pokażę Wam w sklepie produkty. Zobaczcie. Bosko. Nie zobaczyłam do końca, jakie jest podłączenie, ale przypuszczam, że to może być podłączenie albo na kabel, może też na baterię, ale nie sprawdzałam tego. Widziałam, że większość chyba była z kablem, ale możecie sobie też tutaj to sprawdzić. Więc jeżeli chcecie czegoś oryginalnego do swojego wnętrza, to właśnie takie ledony możecie sobie sprawić. Ojej, chyba kurier przyjechał. Marcin, jak mnie słyszysz, to kurier przyjechał. Zaraz zobaczymy, czy jest tutaj. Bo ja mu teraz nie otworzę. Agnieszka się pyta, z jakiego materiału są dmuchane lampy. Słuchajcie, dmuchane lampy są z takiego samego tworzywa jak pływaczki. Ja nie wiem dokładnie, co to jest, musiałabym sprawdzić. Ale, no albo podobne, może jest troszeczkę cieńsze. Na pewno będziesz mogła, Agnieszka, poczytać o tym u nich na stronie. Dokładnie, z czego robią. Twórczywo jest szczęśliwe, że zostało wymienione w tak zacnym gronie. Ściskamy, rzecz jasna, ledony. Tak, dobrze powiedziałaś. Polecają się na noc i na dzień. Niezła godzina na kuriera. No tak, tak, słuchajcie. Tylko nie pamiętam, co on by teraz chciał ode mnie. Dobrze. Okej. Okay. Dobra. I pokażę Wam jeszcze jedną markę. Ich produkty też widziałam, słuchajcie, na targach. Wiem, nie mogłam znaleźć jak gdyby sklepu, który będzie w języku polskim, a pamiętam, że chyba strony w języku polskim mieli. Teraz jak gdyby sprzedają loftyou.pl, to jest strona. Sprzedają w różnych sklepach i na pewno w tych sklepach, które wymieniałam, pewnie też są. Te lampy są bardzo popularne, zobaczcie. Pewnie gdzieś już je widzieliście. One też występują w bardzo fajnych kolorach, metal z drewnem. Podobał mi się ich design, taka prostota, minimalizm, więc jeżeli szukacie takich lamp, to naprawdę nie musicie kupować produktów zagranicznych, bo w Polsce też je znajdziecie. Więc warto by było tutaj sobie je też tutaj obejrzeć. Właśnie nie wiem, gdzie ja widziałam, w którym sklepie. W którymś sklepie te produkty też były, lampy. Zobaczymy tutaj, co Meblosenka ma. Meblosenka ma jeszcze tutaj więcej tych produktów. Oczywiście te rzeczy, które tutaj są, one się powielają w wielu sklepach, więc jak wpiszecie jakiegoś producenta, to znajdziecie też sklepy, w których tego producenta możecie kupić, ale jest tego naprawdę całkiem sporo. Teraz chciałabym Wam jeszcze, słuchajcie, pokazać malarkę i graficzkę. Dzisiaj dostałam link tutaj od koleżanki na Facebooku. Zaraz Wam pokażę. To jest pani Anna Halarewicz i ona ma bardzo fajne też grafiki. U niej na stronie widziałam... Sekundkę, zaraz Wam pokażę, co ja widziałam u niej na stronie. Tylko znowu mi ta strona zginęła. Widziałam, zobaczcie, obrazy, bo ona ma i grafiki, i obrazy, które są naprawdę bardzo fajne, oryginalne, niepowtarzalne. Ostatnio miała wystawę, więc zobaczyłam sobie troszeczkę rzeczy, które robiła. I takich artystów, słuchajcie, w Polsce są na pewno tysiące.
I zachęcam Was do tego, żebyście ich odkrywali, inwestowali właśnie w piękną, oryginalną sztukę. Są oczywiście artyści tańsi, drożsi i tak dalej, możecie wybierać. I żebyście próbowali kupować to, co jest niepowtarzalne i oryginalne. Dzięki temu Wasze wnętrza też będą takie, będą miały swój indywidualny wyraz, żeby to nie było wszystko takie masowe. Ja wiem, że teraz indywidualizm jest bardzo popularny, ale zauważam taką tendencję, że jesteśmy w stanie wydać dużo rzeczy na różne meble, a niekoniecznie na sztukę. A ta sztuka ma też znaczenie, obrazy, grafiki, zdjęcia. Niekoniecznie to musi być coś, co jest kserokopią, jakąś kopią czegoś, tylko może być to coś bardzo oryginalnego. Ja wiem, że gdzieś miałam jeszcze tutaj... Zginęła mi teraz, słuchajcie, ta strona. Takie bardzo fajne... Czy ja mogę... Bardzo fajne rzeczy jeszcze miałam u niej na stronie. Tu były obrazy, aha, to też pokazywałam, a tu były ilustracje. I nie widziałam, żeby tutaj był sklep, żeby można było kupić, ale wiem, że w dwóch sklepach jest do kupienia. Zobaczcie, woolwall.pl i tutaj ona występuje. Można zobaczyć sobie jej produkty. Zobaczcie, to wcale nie są jakieś wygórowane kwoty. Oczywiście ja rozumiem, że nie każdemu może się coś takiego podobać, no ale tak jak widzieliście, plakaty były zupełnie inne, które pokazywałam przed chwileczką na tej stronie z kolorowymi plakatami. Tutaj mamy zupełnie inne grafiki i w zależności od tego, jaką stylizację chcecie mieć, takie produkty możecie znaleźć. Ale zobaczcie, jest wszystko. Tak naprawdę tu by można było siedzieć, słuchajcie, godzinami pokazywać różnego rodzaju rzeczy. Zerknę do Was. Twórczywo napisało, że można wymyślić napis, jaki się chce. Widzicie? Możecie po prostu jakiś cytat z siebie, cytat z mamy, cytat, a może coś romantycznego dla drugiej połówki. Także możecie bardzo fajne rzeczy robić. Ola pisze, Agnieszko, bardzo ciekawe produkty. No tych produktów, słuchajcie, jest dużo. Mam nadzieję, że te, które Wam pokazałam, się spodobały. Jeżeli tak, to proszę Was o udostępnienie. Wszystkie osoby, które udostępnią, ja oczywiście będę to widziała, dostaną spis takich sklepów, żeby można było sobie w te linki wszystkie poklikać. Ja tych produktów polskich tutaj zrobię więcej, a jeżeli byście byli zainteresowani, słuchajcie, żebym stworzyła dla Was takiego e-booka, na przykład z setką takich najlepszych polskich producentów, marek, które tworzą bardzo fajne, oryginalne produkty, no to zachęcam Was do tego, żebyście mnie wspierali. Możecie kupić moją książkę, możecie kupić konsultacje, możecie kupić moje kursy. I dzięki temu ja mogę jak gdyby te pieniądze z mojej firmy, z ATO przeznaczyć właśnie na tworzenie takich dla Was produktów. Więc jeżeli macie ochotę, jak najbardziej możecie. I jeżeli macie ochotę oczywiście mnie wesprzeć, jak najbardziej możecie. Wszystkie osoby, które dzisiaj udostępnią tego live'a, dostaną taki spis przeze mnie przygotowany. Także będą mieli gotowca. Ja jeszcze sobie, słuchajcie, sprawdzę. To był Polish Design, chyba ta firma. Teraz sprawdzę, czy dobrze mówię. No tutaj tych sklepów jest więcej. Zobaczcie, Polish Design Only. Tylko sprawdzę, czy to jest to, co bym chciała Wam pokazać. Nie ma adresu? Nie ma. Dąbrowskiego Poznań, tak. Byłam w tym showroomie, mają bardzo fajne produkty. Pokażę Wam jeszcze kilka polskich marek. Tutaj są panele Nuki. To są panele ze sklejki, które mogą być malowane. Ja mam kilka tych paneli w biurze, też robiłam projekty właśnie na tych panelach i naprawdę bardzo fajnie one wyglądają. Mogą być też wieszaki różnego rodzaju. Mają też ze sklejki bardzo ładne łóżka, łóżko dziecięce, biurko. Ja wiem, że to nie są może idealnie, znaczy to nie są tanie produkty, no bo stolik ze sklejki kosztuje powiedzmy 1400 zł, czy łóżko 1690, ale słuchajcie, jakie to jest
jaki to jest fajny design, jaki to jest oryginalny, jaki to jest dobrej jakości, jak to w ogóle, jak to wygląda. To nie jest plastik, to nie jest laminat, to jest naturalny materiał, który naprawdę wygląda świetnie. Mają bardzo ładną kolorystykę, można sobie różne rzeczy ze sobą miksować i łączyć. Przykleja się to w bardzo prosty sposób, z tyłu jest taka taśma jak gdyby dwustronna i no po prostu możecie to zrobić w 3 minuty i wasze wnętrze się odmienią. W różnych miejscach możecie to zastosować. Bardzo fajny produkt, dlatego polecam wam, żebyście sobie tutaj na Nuki też zajrzeli. Ja jestem teraz w sklepie Polish Design. Nie wiem, czy znacie tą markę, bo to jest marka, która ma oświetlenie. Zobaczcie. Kaspa. Jeszcze raz wam kliknę tutaj. Zobaczcie. I Kaspa słynie też z takich szklanych lamp, które są takie powyginane, ale mają, zobaczcie, takie różne industrialne lampy z różnymi elementami, ale też bardzo popularne takie loftowe lampy, zobaczcie, geometryczne, z siatki i takie, o, tego typu. Oni dużo takich produktów mają, więc jeżeli szukacie takich elementów, to też u polskiego producenta, zobaczcie, znajdziecie. Jak najbardziej. Zaraz wam pokażę jeszcze kilka fajnych produktów. Tylko sobie tutaj... Zjadę, gdzie to... O, już widzę. Nie, to chyba nie jest to. Jeszcze chciałam wam coś pokazać. Bardzo fajna firma. Czy ona będzie u nich tutaj pokazana? A czemu nie mogę przyjechać dalej? Coś mi tutaj z tym suwakiem nie idzie. No dobrze, ale zrobimy tak. Biurko. Czy znacie te biureczka, które tutaj są? Które mogą być w różnych kolorach, które mogą być również toaletkami, sekretyżykami itd., itd. Czy znacie tą markę? Jestem ciekawa, kto z was wie, co to za marka jest. To wszystko jest robione, słuchajcie, w Polsce. Zaraz zobaczę, czy gdzieś tutaj jest podana nazwa. Minko. Zobaczcie, jak piszecie sobie w internecie Minko, to znajdziecie. Oni dostali też dużą nagrodę za swoje produkty. Bardzo fajne kolory, bardzo fajne wzornictwo. Kolekcje są dosyć spójne ze sobą. Są produkty i dla dorosłych, i dla dzieci, także naprawdę mnóstwo rzeczy możecie znaleźć. I przez to, że ten kolor jest taki zróżnicowany i macie taką dużą paletę kolorów, to naprawdę możecie bardzo indywidualnie podejść do aranżacji waszego wnętrza właśnie poprzez zmianę pewnych detali i elementów w poszczególnych meblach. I Minko wam to umożliwia. Zobaczcie, jakie fajne rzeczy. Cześć Kamilo. Jeżeli znasz Kamilo jakichś fajnych polskich producentów, to zachęcam do podlinkowania. A na pewno znasz producentów mebli dla dzieci, bo dużo się zajmujesz projektami dla dzieci. Także zachęcam ciebie, żebyś tutaj nam dała jeszcze kilka fajnych linków. Wrócę do sklepu. Zobaczę jeszcze, czy coś bym ciekawego mogła wam pokazać z polskich produktów. Z rodzimych, o właśnie, z rodzimych tutaj poznańskich artystek jest Daria Brulińska, z którą studiowałam. I ona ma bardzo fajne lampy, cebulę, gumę balonową, którą zresztą mam u siebie w biurze, ale też Cumulusa i kilka innych lamp. Są to lampy robione z materiału przetworzonego, czyli ona nie, jak gdyby nie wykorzystuje różnego rodzaju, powiem tak, odpady i bardzo myśli o tym, jak stworzyć te produkty, żeby one były ekologiczne, żeby właśnie nie tworzyć ciągle nowego, tylko z tego, co zostaje, przerabiać na nowe. Bardzo fajne rzeczy, fajne produkty. Zobaczcie, o, taką lampę mam. Bardzo fajna jest, naprawdę. Wygląda tak, jakby ktoś właśnie wyjął ileś, kilkadziesiąt kawałków gumy, ponaklejał je na siebie. Jest mięciutka, czyli jak wstajecie, to się nigdy nie uderzycie w głowę, bo po prostu to jest bardzo miękkie, bardzo lekkie.
Wiem, że była w dwóch rozmiarach sprzedawana, nie wiem jak jest teraz. Bardzo fajny efekt robi, zobaczcie. I tutaj w tym sklepie też możecie ją dostać. Zaraz zobaczymy, co tu jeszcze ciekawego Wam pokazać. Oczywiście, no, tych producentów jest tutaj dużo. Może meble jeszcze sobie zostawimy. Ale pokażę Wam sofę i fotele. Zobaczcie, jakie fajne, proste, minimalistyczne wzory. I takich produktów jest naprawdę dużo. Wystarczy się rozejrzeć. Ja wiem, że jak najprościej pojechać w jedno miejsce i tam wszystko posprawdzać i kupić, ale w dzisiejszych czasach jest łatwo znaleźć te produkty. Zobaczcie, wystarczy wpisać polski design i już macie przynajmniej jeden sklep. W tym sklepie macie tych producentów naprawdę wielu, więc będziecie mogli sobie po kolei przejść i zobaczyć, jakie te produkty są. Dmuchane też meble, też już ma ta kolekcja ileś lat, już teraz nie pamiętam, kto ją produkował. Będzie tutaj wypisane. Nie widzę producenta. Nie widzę. Nie pamiętam teraz, kto produkuje te meble, ale też widziałam i nawet siedziałam na nich i nawet wygodne były. Zobaczcie. Bardzo fajny, oryginalny wzór. Może coś dla dziecka jeszcze zobaczymy. Też czasami się wydaje, że nie ma nic ciekawego w internecie, a jak sobie popatrzymy, to się całkiem sporo różnych rzeczy znajdzie. Tutaj akurat nie ma tak dużo produktów, ale ładne, ładne to jest naprawdę. Zobaczcie, jaki fajny famek, polski producent, taki bardzo ładny stołek barowy. Nie musi być wcale plastikowy, zobaczcie, z drewna, z zabezpieczeniami. Dobrze. Tak. Agnieszka pisze z Anglii, koleżanka nie może się przyłączyć, a próbuje. Nie może się przyłączyć, a próbuje. Ale nie wiem, gdzie nie może się przyłączyć. To jest na fanpage'u, także każdy może sobie zobaczyć. Justyna pisze, znam te fotele, są świetne. No właśnie. Słuchajcie, tych polskich produktów jest naprawdę dużo. Ja jeszcze Wam pokażę tutaj co nieco. Zobaczcie, tu mamy kolejny sklep, sopolish.pl. Możecie się, widzicie, zapisać do newslettera. Design rodem z Polski. Grafiki, meble, dywany. Też jak zaczynałam 12 lat temu, to bardzo były popularne. Nie było dużo polskich projektantów, którzy robili fajne, oryginalne wnętrze, rzeczy, przedmioty, a właśnie Moho Design tworzył bardzo fajne wzory dywanów i wiem, że na całym świecie one się sprzedawały. Nie wiem, jak teraz to wygląda sytuacja, ale zobaczcie, nadal możecie takie dywany kupić. Może kliknijmy w to i zobaczymy. Aha, tu jest tylko jeden wzór. Ale jest w różnych kolorach. Motyw wycinanki i taka kolorystyka. Także całkiem nieźle można wybrać sobie ten dywan. I jest kilka też rozmiarów. 110 na 110, 180 na 180. Także trochę tego jest. Dużo nagród. Bardzo fajne elementy. Zobaczmy jeszcze może dywany. To są dywany, które też mają już kilka lat, a nie wiem, czy w ogóle znacie, że można te elementy, które tutaj są, czyli w tym przypadku to są samochodziki, wyjmować. Czyli dywan jest jednocześnie elementem do zabawy, ale sam w sobie jest zabawką. I ta wielofunkcyjność i ta kreatywność, którą się rozwija u dzieci, jest tutaj naprawdę bardzo duża. Bardzo fajne rzeczy można z tego robić. Duże dzieci też może się razem ze sobą bawić. Bardzo fajne. Patrzę, czy coś jeszcze tutaj jest
Ciekawego. Jakie elementy chcielibyście jeszcze zobaczyć? To może jeszcze coś Wam pokażę. Zobaczmy jeszcze dodatki do kuchni. Teraz są bardzo popularne deski. Deski drewniane, deski kamienne. Jeżeli znacie jakichś fajnych producentów polskich, to też dajcie znać. Tutaj widzę, że deska ma taki kształt jakiś dziwny. Zobaczymy sobie jeszcze produkty. Na stół nie mamy. Poduszki. Poduszki. Takie rysowanki, ale fajne. Naprawdę Polacy mają takie, słuchajcie, możliwości. Okej. Dobrze. Mam nadzieję, że dzisiejszy live Wam się spodobał, że te produkty, które Wam pokazałam, były dla Was interesujące, że spróbujecie przy aranżacji, jeżeli jesteście w trakcie aranżacji, wykorzystać te elementy i szukać polskich artystów, polskich projektantów, polskie produkty i spróbować stworzyć wnętrze, które będzie niepowtarzalne, oryginalne. Niekoniecznie na produktach, które pochodzą z zagranicy, które są w każdej gazecie takie kultowe, różnego rodzaju wzory, wiecie o czym mówię, ikony designu, a postaramy się wspólnie stworzyć, żeby polskie produkty też znalazły się jako ikony designu na całym świecie, dlatego że mamy czym się pochwalić, mamy naprawdę niesamowitych, zdolnych ludzi tutaj na miejscu i jeżeli nie będziemy ich wspierać, no to oni przestaną się rozwijać, ograniczą te swoje działania i bardzo mało osób się o tym dowie. A jeżeli będziemy inwestować właśnie w produkty polskich projektantów, to mamy szansę na to, żeby polski design był znany na całym świecie, bo mamy czym się pochwalić. Dajcie znać, jak Wam się podobało. Za tydzień kolejny odcinek o 20.00, także we wtorek Was zapraszam na 32 już odcinek. Możecie oczywiście udostępnić, będzie mi niezmiernie miło. I liczę też na Wasze, słuchajcie, linki do polskich produktów. Dzięki temu będziemy mogli może wspólnie stworzyć właśnie taką wielką księgę najfajniejszych produktów, które są tutaj w naszym kraju tworzone. Mi się marzy właśnie cała taka lista, słuchajcie, artystów, grafików, malarzy, którzy tworzą w Polsce bardzo, bardzo fajne rzeczy. Ja wiem, że tych artystów jest bardzo dużo. Niektórzy są połączeni, niektórzy są zrzeszeni. Ale no, ciężko nieraz od nich coś dostać, kupić. Znaczy nie dostać, tylko kupić, po prostu znaleźć linki. Bardzo często nie mają swoich stron albo są strony takie bardzo ogólnikowe. A dzięki poleceniom, dzięki temu, że będą pokazywani na przykład w takich live'ach, mają szansę właśnie na to, żeby znaleźć swoich odbiorców, osoby, które zakochają się w tym, co robią i będą kolekcjonować ich twórczość. Jeszcze chciałam Wam pokazać. Jeszcze może na koniec bym chciała Wam coś pokazać, ale nie wiem, czy teraz musimy się już wyświetlić, czy nie. O, te lustra mi się jeszcze podobały. Zobaczcie, jeszcze na koniec Wam pokażę, jakie fajne lustra można dostać. Zobaczcie, jakie fajne kształty. Mogą być też malowane. Nie wiem, jaki to jest producent, ale widziałam już w kilku sklepach te produkty. Teraz jestem akurat na meblostcenka.pl, ale zapewne w innych sklepach też będziecie mogli dostać tego typu rzeczy. Życzę Wam miłego wieczoru i do zobaczenia za tydzień. Mam nadzieję, że Wam się podobało.
podobało, bo widzę, że dużo dostałam lajków i serduszek, za co dziękuję. I do zobaczenia.